Oczekiwania mam takie, że będzie mało zawodniczek, dzięki temu nasza drużyna stanie na pudle. Sprzęt nowy, używany już podczas maratonu w Wawrze, gdzie spisał się świetnie. Tylko tak trochę jeszcze nie zdążyłam go umyć od nowości, ale daję radę. No, mam nadzieję, że dojadę w czołówce na metę razem z Anitą i Andrzejem. No i chyba tyle.
zacznę od tego, że źle wystartowałam, ponieważ wyjechał przede mnie tłum gimnazjalistów. Jak tylko wjechaliśmy w krzaki, zaczęli się przewracać, ale już nie było jak ich wyprzedzić. Później starałam się nadgonić, ale no niestety to już była połowa trasy i dojechałam na pierwszym miejscu poza podium, czyli czwartym. No na początku było przez chaszcze, która trasa nie była najciekawsza, potem w lesie było przyjemnie bardzo. No potem pod koniec trasa niestety biegła przez zarolany las w poprzek, więc cały czas obijało się na rowerze, więc niezbyt przyjemnie. Kondycyjnie może być. Było gorzej z tym, że po pierwsze mało się nie udławiłem wężykiem od bukłaka, bo spadła końcówka. No a potem trochę kręgosłup bolał od jazdy po tych zaoranym polu. Po pierwsze zaklinował mi się łańcuch. Na pierwszym okrążeniu kompletnie nie zdałam sobie sprawy, dlaczego tak się stało. No i nie bacząc na to, że nie mogę wrzucić wszystkich przerzutek, pognałam dalej. No i nieoczekiwanie okazało się, że przeoczyłam dosyć istotny zakręt. Po czym niespodzianka numer dwa. Znowu łańcuch mi się zaklinował, ale tym razem na tyle nieszczęśliwie, że spojrzałam, a tam śrubka od mojej żenującej osłonki na korbie nie pozwala mi jechać dalej. Przewróciłam rower do góry nogami, zaczęłam się z tym szarpać. Okazało się, że w ogóle nie mam żadnych narzędzi oprócz łyżek do dętek. No nic, po krótkiej walce udało mi się tą śrubkę wyjąć i przyjechać na metę, ale generalnie jestem bardzo niezadowolona. No i to chyba było na tyle. Dziękuję. Dzień dobry, Kasiu. Powiedz nam parę słów o sobie. Jak się nazywasz, ile masz lat? Kasia. 6 lat. 6 lat, tak. I który to już twój start jest? Który raz już w tym sezonie startujesz? Czwarty. Czwarty raz. Opowiedz nam, skąd pomysł startu w ogóle? Skąd pomysł na jazdę rowerem? Bo ja chciałam zdobywać medale i tyle. Tak? I dużo już tych medali zdobyłaś? 4. 4, tak? A jakie kolory tych medali? Brązowy, brązowy, złoty, złoty. A dla jakiego klubu startujesz? Dla Polonii.